ona się To bawi jest jej najlepiej z nas powitaniowy wszystkich. taniec. Jaki? Powitalne. Jak zwykle. No cześć, z tej strony Abi. Jest ze mną. Czarek. Ne, Hime. To był Janusz. Ta, sorry. Tak jest, Janusz, jest René, jest Rydytka i jest tańcząca dynia i kot, który robi jakieś dziwne rzeczy. Tak, tak jest. Oj, ktoś właśnie mi przejechał przez twarz. Super. Witajcie. Dzień dobry. Jak skróciła. Chciałam wyścić słowo. Piękny wstęp, to może zacznę od tego, że mamy święta i mamy piękne czapki i stoimy w pięknej zimowej wiosce. Genialnej tak. Wiosce. Jak widać, wczułyśmy się w rolę, mimo tego, że dalej jesteśmy jakoś tak 90% Halloween, to chociaż te 10 to jest Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. No także wesołych świąt, kochani. Co ja zrobiłam? Hime też wam życzy wesołych świąt, tylko nie wyszło jej teraz powiedzenie tego, ale ona też wam życzy wesołych świąt. Chciałam powiedzieć szczęśliwego jajka, ale to nie tak. Chyba coś się pomyliło, ale okej. No to wielu prezentów i uśmiechów na twarzy i żeby za kalcem nie było ściasta, dobranoc. Dokładnie. Chodźmy po prezenty. Idziemy otwierać prezenty, bo nie wchodziłyśmy do tej wioski ani razu. O nie, kocioł mnie zatrzymał. Co cię zatrzymało? Kocioł. Kocioł? Gdzie jest jeden? Jeden jest zaczynam tutaj. Od więc podsumowując, otwieramy sobie prezenty z kalendarza adwentowego i później nie będziemy robić tych zadań, które są w wiosce, mimo tego, że ich nie zrobiłyśmy. Może zrobimy je same, może zrobimy je na jakimś live'ie, zobaczymy. Ale stwierdziłyśmy, że są tak nudne, że nie będziemy was zanudzać i po prostu pójdziemy dalej z fabułą. Co tu mi dało? Dobra, więc co my tu mamy? Aha, PD. Czapka podmuch śniegu. Wow. Gdzie jest dwa? Czy to jest dwa? Obok. To jest dwa, okej. Okay. Tak. 150 PD. Wow. Trzy. Spodnie. O wow, spodnie. Co tu? O, kliknęłam na ciebie przez przypadek. Co to 200 jest? Horse PD. Horse XP. Ej, brzmi jak Windows XP, jak ten system. No, Horse XP, to wcale nie jest... O, ja dostałam nie, kawę. Mój angielski jest dzisiaj super, to wcale... To są moje super umiejętności, to wcale nie jest specjalnie Shilling Jorvik 200. Co tu jest dalej? 6 grudnia, co kawa jest? Z mlekiem, super. Pójdziemy sobie do kawiarni pod koniec odcinka, zobacz. Aha. Ej, bo mi się wszystko zlało. Gorące pozdrowienie chyba. Tak, tak. Dobra, dziesiątka? Nie, siódemka. Nie, ósemka. Dobra, ósemka. Owiki, wow, dostałyśmy owiki. Pamiętasz te czasy, jak owiki nosiła tylko elita, bo były za Starcoinsy? Tak, to było straszne. To było bardzo smutne. Dziewiątka to PD. Kurczę, my tu poziom zaraz wbijemy. I faktycznie. Dziesiątka. Sweter podmuch śniegu. Ten sweterek jest bardzo ładny swoją drogą. Zaraz wam pokażemy. Ale i tak będziemy 11. Jeździć w naszych super halloweenowych strojach. O, nowy strojach. Poziom. O! Mamy ekstra. Ups! Nowy poziom, jej! Mamy szósty poziom. Ale jesteśmy ekstra. Teraz prosami już. Już jesteśmy powyżej piątego. Już jesteśmy super. Shilling Jorvik. Co my tu mamy dalej? Gorące pozdrowienie znowu. Pasza. O, widzisz, będzie czym karmić konia. Rękawiczki podmuch śniegu. Czy to jest 15? To jest 16, to 15 już było. 150 PD. Jezu, znowu? Ej, to dużo jest tych PD-ków tutaj. Bosal podmuch śniegu. Shilling Jorvik. Będziemy bogate. Znowu Horse XP. Nasz super, super system. Oj, no i mamy pasza. W momencie, w którym to nagrywamy, jest 20, więc... 20. Dostaliśmy paszę, więc ja może nakarmię Melona, bo on jest ogólnie zagłodzony, także aż szczerniał. Czemu nie mogę mu dać paszy? Bo jest zepsuty. Aha, bo to nie jest siano, tylko to są różne inne rzeczy, ale fajnie, dam mu arbuza.
Okej. Okay. Elo. No i tak jak mówiłyśmy, nie będziemy tutaj wynosimy się stąd. Nic robić, bo to jest po prostu nudne. Nara. Może zobaczycie to opuszczamy na jakimś live, jeśli nam się będzie chciało go zrobić, ale pewnie nie, więc przykro mi. Jedziemy, do kogo jedziemy? Na pewno stąd trzeba wyjść. No, to z pewnością. Może do tej wiewiórki niebieskiej. Wiewiórki niebieskiej? Do Flipa tak. Chcesz iść już? No on skoro tam stoi i czeka. Skoro mamy zadanie z nim, to idziemy chyba, nie? No. Tam się zacznie dłuższy ciąg zadań. Chyba. Chociaż kto pierwszy, to chyba nie jest to. A później pójdziemy do Rudego, co stoi obok mostu. Dogadacie nie. się. Do Rudego? No. Musimy się Rudy dostać się do Jadlachaim, bo chcemy kupić Araby. Więc, no, wypadałoby. Jedziemy do. Co to jest za zadanie w ogóle? W ogóle jak to fajnie wygląda, jak jest tyle zadań na mapie, oja. A co to jest? A co? Nie byłaś co tu? Co to jest? Tu James handluje śniegiem. A, ciul z nim. Wygląda jakby był dealerem i handlował koką. No może lubi śniegiem? Chłopak, no. W sensie, czekaj, co? No śniegiem. Masz sobie wejść na śnieg. Jak mu dasz odpowiednią naprawdę? Sumę? No. Tu nie idzie wskoczyć, zobacz. Prawdziwy bilet śnieżny. No. Trzeba płacić mu. No. Ty ciulu, jak tak możesz? Patrz. Zostaw go lepiej, bo jeszcze... Jeszcze cię, wiesz... Czekaj. Oszuka. O nie, kupiła bilet, ja to widzę. Szkoda, że nie mogę cię tam zamknąć, żebyś tam została. Super. Ja pierdzielę. Nie mogę. Nie kupiłam sobie bilet na śnieg. No niedługo w Polsce będą mogli takie sprzedawać. Mi się podoba. Naprawdę, no, mam swoją właśnie. Wyspę śniegu. Mogłam kupić na ten największy. Ile kosztuje ten największy? 1000. I jak stąd wyjdę, to już nie będę mogła tu... Zapłaciłam ci, ciulu! Zostaw tego materialisty i stąd. A ja się dołożyłam tego biznesu. No widzisz? Ty, ale czaisz jaki to jest big brain, żeby śnieg sprzedawać? I to jeszcze to jest podrobiony śnieg. On o, tu też prostu... jest zadanie. No a jest. On jest takie króciutkie bardzo ogólnie. To co robimy? Z tego co możemy chyba zrobić. Dobra, to robimy. Hej, Syndra. Wyglądasz jak ja, to przeczytam cię. Hej! Pewnie jesteś nowa w stajniach Purland. Ja tutaj przyjeżdżam od lat, więc jeśli masz jakieś pytania, to śmiało. Tak w ogóle to mam na imię Syndra. Miło cię poznać. Hej! Od tylu lat przyjeżdżam na obóz jeździecki stajni Purland, że gdyby mieli program lojalnościowy, to już bym wygrała darmowego konia. Ha, ha, marzenie! Nie masz szans, żeby pan Purland tak po prostu rozdawał konie. No za biedny jest, skoro jest Purlandem, no. No konie nie są tanie, właściwie to melon, albo nieważne. Ej, to jest piękne. Właściwie. Samo się kliknęło. Nie wiem co, ale ona ma długą szyję. To biorę to. Ej, faktycznie. Może ma chorą tarczycę. Tak czy siak, oszczędzałam i mogę sobie kupić własnego konia. A poza tym pan Purland mówi, że już niczego mnie tutaj nie nauczy. Czas ruszyć na nowe tereny. Fajnie. Tak jest, Cinta. Weźmie jak mnie ze ale sobą? Wojsko, zabrzmia jak kajdan. Znaczy, jakiego pachoły, sorry. Kajdan raczej on nie tak mówi, nigdy tak nie jest mówi. Do siebie samego. Dzięki. Właśnie dlatego wyruszam do egzotycznego Fortu Pinta. Ale on egzotyczny. Wow. Bo mają trochę piachu, który ukradli od Murlandów. Jak James nie. Ja nie wiem. Ja nie wiem, o co tu chodzi.
Słyszałaś już o nim? Byłyśmy tam 5 razy. To nadmorski raj z bogatą historią i mnóstwem koni. Mają nawet dyskotekę. Jak już tam dojadę, to kupię swojego wymarzonego konia. Tylko że tak jakby się zgubiłam. Laska, ty mówisz, że przyjeżdżasz tu od 15 lat, a to jest kawałek od Fortu Pinta i ty nie znasz okolicy. Myślałam, że świetnie znasz te tereny. Tak. Tak. Tylko że z reguły pan Purland nie puszcza nas poza farmę starego Jaspera bez opiekuna. Ale ty chyba dobrze radzisz sobie w siodle. No. Może mnie podwieziesz? Wielkie dzięki. Ej, nie zdążyłam ci odpowiedzieć. Kolejny przystanek Fort Pinta. A nie widzieć. A widzicie. Chodźmy. Na skróty jeszcze szybciej. Jej, melon z żucią. Będzie fajnie. To jest w ogóle piękne, że one tak siedzą temu koniu na tych nerkach, nie? I jadą. Jeszcze wbija mu się dupą, tak sztywno siedzi. Ona się połączyła z bananą. Bananą? Z bananą. Połączyli się w jedną całość. Jak tak będą jeździć nasze nowe postacie, to ja skisnę ze śmiechu. Aha. To będzie jeszcze gorsze. O Jezu, ktoś się zabił. Pozdrawiamy tę osobę, może kapitan. Też nam odpisze w komentarzu, tak jak ostatnio. Już go miałyśmy? Czy... Nie, on jest nowy. On jest pierwszy. A, no to... Bierzesz? Uwaga. Dobra, bierzesz. Hej! Ani kruku dalej! Idealne, idealne! Niestety, musisz zejść z konia i pójść ze mną. Przekroczyłam prędkość. Łamiesz paragraf 46b kodeksu jeździeckiego Fortu Pinta. O mój Boże. Jechałam zbyt szybko? Kodeks jeździecki, a co to? Co bierzesz? Jechałam zbyt szybko? Najprawdopodobniej, a to oznacza, że naruszyłaś również paragraf 17c. Jaką zobaczymy. Mam kwadratową głowę. 7000 szylingów za jazdę w dwie osoby w strefie do jazdy pojedynczej. 3500 szylingów za prędkość. Aha! Czekałam, aż zaczniesz czytać! Trytytka, to moja wina! Chciałaś mi tylko pomóc! Zapłacę te mandaty! Jaka nie kupisz sobie konia. Aha! 15 tysięcy szylingów za próbę przeniesienia mandatów bez upoważnienia! Co? O rety! Zrobię co tylko się da, ale kurczę! Żadnych kurczę! 4 tysiące szylingów zamówienie kurczę! Jakie to jest głupie! Ej, powiedzmy kurczę, proszę. Nie prowokuj mnie! Ale jak to? Widzę, że mam do czynienia z niezłymi gagatkami. Natychmiast zgłoście się do ministra turystyki. On będzie wiedział, co z wami zrobić. Minister turystyki. Elo, James. Taka propozycja jego materializmu pieprzonego. Chodźmy do tego opychacza śniegu. Opychacz śniegu, prawie jak spychacz. Już wiemy, jak go tak łatwo zgromadził. O śmieć! Hello, bitch. Czekaj. Dobra, nagrywa się. Musiałam sprawdzić, bo nie wierzę normalnie. Kto czyta tego debila? Ty. Okay. Straszny minister turystyki. Widzisz, on sam wie, że jest straszny. Minister turystyki? Patrzysz na niego. To ja, James Cloudmill. Super. Więc co cię sprowadza do ministra turystyki? Jestem zajętym człowiekiem. Ale się wypowiedział, nie? Bardzo. Czekaj. Musisz głos nastawić, rozumiem. Delikwentki złamały wiele przepisów Fortu Pinta. Tak? Nie jesteś zbyt młody jak na ministra, ja mnie godna.
Ja mnie godna, proszę. Tak. Dokładnie. Dam sobie radę. Iść popilnuj dyskoteki czy czegoś tam. Przepraszam, panie ministrze. Oczywiście, panie ministrze. Nie zgadnę. Kapitan Waterloo zgarnął was za jakąś błahostkę. Druga odpowiedź jest definitywnie lepsza. Tak. Żart? Czy ja wyglądam na żartownisie? Wyglądasz jak 10 lat. Chwila. Trytytka jest niewinna. Ja zapłacę mandaty. Strażnik powiedział, że razem wyjdzie 29 500 szylingów. Ona to liczyła? No, jak widać. Zapomniał o opłacie uwierzytelniającej. Czyli trzeba zaokrąglić do 50 tysięcy. Materialista. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Hej, nie patrzcie tak na mnie. To przepisy burmistrza. Ja jestem tylko pokornym urzędnikiem, który ma pilnować, by ich przestrzegano. Nie, za te pieniądze miałam kupić nowego konia, ale... Lubicie konie? No to mam dla was zadanie. Za 15 minut przypłynie łódź pełna turystów, a wszystkie moje konie na wynajem są na pastwisku. Jak zwierzęta nie będą gotowe, to nasi urlopowicze będą mieli fatalne wakacje. To takie przykre. Jak możemy pomóc? Przykre to jest to, że prowadzę od 5 minut konwersację sama ze sobą. Musicie przyprowadzić moje konie. Syndra, nawet będziesz mogła na jednym z nich tu przyjechać. Yuppie! Nie wiedział, jak się... Skoro ona się wiedzie, jak się nazywa ona, co? Nie mam pojęcia. Pozwalam mi się paść przy targu koni Ferdinanda. No dobrze, w sumie to są na terenie targu, ale tak się umówiłem z Ferdinandem. Możecie mi wierzyć. Moje konie napędzają jego interes, więc nie ma nic przeciwko. Po prostu zabierzcie stamtąd moje zwierzęta. A jeśli Ferdinand albo Eddie będą o coś pytać, to powiedzcie, że przysłał was James. Wszystko jasne? Nie. Przeprowadzenie koni? Czemu przeprowadzanie? Aha, przeprowadzanie koni. Robota moich marzeń, wow. Dokładnie dobrze, ale coś mi tu nie gra. Dobrze, ale coś mi tu nie gra. Przyprowadźcie tu moje konie jak najszybciej, a może porozmawiam z burmistrzem, żeby zmniejszył wam wysokość mandatów. Łaskawca, kuźwa. Idziemy. Chodźmy. Ha, ktoś się zablokował. Ty okrutniku. No trudno, ktoś musi. Ej, ten... Oj. Ten koń z pomarańczową grzywą nie miał stąd zniknąć? Nie wiem. Nie wiesz, jak to będzie, ziom? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Ziom. Ja też nie. A ten twój kot biegnie, jakby prowadził całe nasze stado. Ten kot jest powalony, on nie ma kręgosłupa. To jest guma. Tak. Czekaj, aha, my musimy tam pojechać, okej. O, mówię, patrz, kto tu stoi. Kto tu stoi? Tam stał Kajdan. O, ja, hej. O, ja, jak ja go kupowałam, to jeszcze tutaj nie stał. Nasz kochany. Idziemy stąd. Ale tu koniów. Hej, hej, konie. Są tu w ogóle jakieś, których nie ma w grze? Patrz, zmutowana Gaja. Gaja. Jest na przykład ten. Ale jej zdjęcie akurat mam. Ale on już był kiedyś w odcinku, wiesz? Dobra. To tutaj. Nie zauważyłam, wiesz? Możemy już jechać z końmi z powrotem do Jamesa? Dziwne. Byłam tam tyle razy i zawsze myślałam, że to konie Ferdinanda. Kto by pomyślał, że je tylko pożyczał od Jamesa? Mimo, że James tak chętnie się nimi dzieli, coś mi mówi, że James je pożycza. Ja myślę, że to drugie jest idealne. Tak. Naprawdę? A wydaje się takim dobrym człowiekiem. Z której, kuźwa, strony? On chciał ci wcisnąć... Karę, 50 tysięcy. O, Ferdek, weź Ferdka. Ila, co robicie z tymi końmi? Ta druga odpowiedź jest tak piękna, jest taka od czapy, ale chyba ją wezmę.
Dobrze, weźmy ją. Jamesa? Pewnie, świetny chłopak. Płacę mu, żeby zabierał moje konie na przejażdżkę. To dlatego tu jesteście? No, to do dzieła, bierzcie te konie. Nie mogę ich przecież trzymać cały dzień na targu, prawda? Jak tu ściema za ściemą jest. Wiedziałam, że Jamesowi można ufać. Stara, Ferdek ci właśnie wyjaśnił, że James kłamie. Ale okej. Okay. Zabierzmy konie z powrotem do Fortu Pinta, zanim pojawią się turyści. O Chodzimy. Mój Boże, nienawidzę tych zadań tego typu. O patrz, wsiadła na geję. I wyczarowała se o głowie. Chodźcie. No kurczaczku, chodź. Kurczaczku. No nie tak. Chciał mieć kurczaki. A tu jeszcze ten został. Nie zauważyłam go, ale bym klnęła na miejscu, nie? O, można ruszyć busikiem. No idź. Halo, konio, ruszę. Tak, rusz dupy. Raus. O, wow, ruszył kłusem. Wy też. Dalej. A ruszycie galopem kiedyś, czy będziecie jak takie... One chyba kłusem jadą przez całą drogę, niestety. Jeju. I jeszcze jadą tak daleko od siebie, że trzeba slalomem jechać, żeby wszystkie się ruszały. Nienawidzę takich zadań. I tak dobrze, że jest coraz mniej tych, co trzeba jechać jakoś spokojnie, nie? Pamiętasz te zadania? Nie wiem. Tego typu, że nie można było jakoś za bardzo się trząchać, że tak to mówimy. Chyba wiem, o jakie ci chodzi. No. Z okropem. Ruszyły galopem. O, wow. Może się zaraz doczekam tego momentu. Najbardziej to mnie wkurza ten napis, który się wyświetla co chwilę. No. Śmiesznie. Jezu, musieliście jechać tą bramą. Czemu ta konemara się oddziela? U mnie jest na samym przodzie dosłownie. U mnie w ogóle nie wiem dlaczego, ale kawał przede mną jest Island i konemara i sobie idą sami. O, to u mnie cała grupa idzie i muszę jeździć slalomem, żeby się wszyscy ruszali. O. Halo. Idź, dziecko. Jakiś taki wolny mają ten galop. No bardzo, no nie? Czemu ta konemara musi jechać tędy, Boże? O, ten Hanover też tu skręcił. No. Powaleni jacyś. Dobra, to najpierw tych podprowadzę. Mustang, ale ruszaj dupę, co? Jezu, wyobrażasz sobie po jednym prowadzić? Jeszcze żeby zacwałował choć na chwilę. Jezu, znowu musicie się rozdzielać? Ja nie mogę. Już się boję tam w ogóle dojechać, nie? Chodź ta. W ogóle poczekaj Beka, nie? Są na tym targu konie, które... są niedostępne. Bardzo jakby, no nie ma ich tam. Są dla turystów takie wyjątkowe. No, tylko chodzi o to, że wiesz, że jest Island i Connemara. A Island jest w Nowej Grani, a Connemara jest w Mistwall. No, trudno. Beka z Fertka ściąga konie nielegalnie. Na prośbę Jamesa pewnie. Czyli widzisz, James jednak nadawałby się na Direla. Na, co? Na Direla. Na Direla. Ja nie mogę. Direl. Zapamiętajcie te piękne słowa. Język mi się plącze. Halo. Ej, one się tam kiedyś tu ślimaczą. A, bardzo wolno to idzie, powiem ci. No. Jak będzie bardzo nudno, to się to chyba wytnie.
3,5 godziny trwa. Ach, miało być szybkie zadanie. No, szybkie zadanie, właśnie. Zapomniałam o prowadzeniu tych pań. No gdzie ty tam skręcasz na tą trawę? Po co po tym Trawsku jedziesz? Po Trawsku? Nudzi się w życiu? Tak. To niezłe Trawsko. Jezu, najbardziej mnie rozwalam te schody tutaj. Że te konie po tych schodach wjeżdżają. O mój Boże, ja dopiero do nich dojeżdżam. Ty jeszcze mam trzy... Ale beka, bo miałam... Pokazywało mi zanim doprowadziłam dwa ostatnie konie, że mam koni 3x4 doprowadzonych. To jest takie zbugowane, ja to pamiętam jak robiłam na jakimś koncie. Innym niż na Abi, to też tak było. Czyli oni tych błędów nie naprawiają po prostu. Standard. Nudzi im się, w sensie... Powinni naprawić podstawy. Właśnie im się nie nudzi, nie? No bo robią sobie koniki. No. Pieniędzy im przy dupie brakuje. O! Dobra. Dzień dobry. Są z głowy. Ty, on ma tu telefon przyczepiony do tego. A nie, to krótkofalówka, dobra. No, to na tym polega to zadanie piękne. Ach, pamiętam. Później będzie wyścig z tym. Będzie, będzie. Ale to... Ten wyścig jest chyba odblokowany dopiero jak będziemy miały nową granię, bo trzeba... Nową granię, ja pierdzielę, nie mogę dzisiaj. Nową grań, bo tam jest ten rudy przecież. Dobre wyczucie to czasu. Czy... Turyści już prawie są na miejscu. Gratulacje. Dzięki wam będą mieli wspaniałe wakacje. Jakie rymy. Syndra się pojawiła nagle. Jeśli chodzi o te mandaty... Mogę obniżyć wasze mandaty o kilkaset szylingów, ale muszę doliczyć opłatę za wynajęcie konia przez Syndrę, gdy tu wracała. Opłatę, ale przecież... Syndra, Syndra. To konie na wynajem. Jeśli jakiegoś dosiądziesz, to musisz zapłacić niewygórowaną opłatę. Przykro mi, ale nie robię wyjątków. Czyli koniec końców musicie zapłacić 92 871 szylingów. Nawet nie da się tyle umieć. No. Nie mam tyle. Na raty. Nie da się jakoś obniżyć tej kwoty? Proszę, panie Cloudmill. Na kolana. Lepiej nie. I do pan. On ma 10 lat, weź, weź. Będziecie musiały dla mnie pracować. Dopóki wszystkiego nie odpracujecie. Mamy stajnię, którą trzeba doglądać i wyścig, którym trzeba się zająć. Jeśli będziecie pracować przez... Policzmy. 47 lat to powinnyście spłacić swoje mandaty. Nie, halo, to proszę okropne. Pana, jestem za młoda. Jesteś oszustem, Jamesie Cloudmill. Oszustem? Co? Jak możesz tak do mnie mówić? Ja jestem ministrem turystyki. Sam burmistrz powierzył mi ten urząd. Powiem temu burmistrzowi, co myślę. Tak zrobię. Chcecie go zobaczyć? Dobra. Ale ostrzegam, że on nie daje sobie w kaszę dmuchać. 10 minut później. Pamiętam, że jak to widziałam, to mi szczena opadła. O, oh. To było piękne. To nie to. Jeszcze nie to. No wiem. Miejsce dla dumy i radości Fortu Pinta. Burmistrza... Pinata. Pinata. Czemu my tu czekałyśmy 10 minut, jak ten kucyk tutaj stał już od dawna? Nie wiem, bo to głupie. Burmistrz jest... kucykiem? Owszem, jestem. Ale ten kucyk jest słodki w ogóle. Gadającym kucykiem. Wow. A byś tak nie cieszyła. Ja też nie. Chodź, idziemy, trytytka. Idziemy. James mówi, że jesteście mi winne 92 871 szylingów. Musicie zapłacić. Super. Jeśli nie uregulujecie swoich mandatów,
Sindra będzie pracować dla ministra turystyki, aż wszystkiego nie spłaci. To wszystko jest bardzo podejrzane, wow. Muszę się dowiedzieć, gdzie podział się James. A, on zniknął. To dlatego było, że bo on siedzi gdzieś w krzoku. No. Chodźmy szukać, będziemy biegać. Dobra, to idziemy z buta. Jaką a on nie ten, był tam na górze? Ten kapitan, jaką ma grafikę słabą, nie? Bo on jest bardzo starą postacią. Nie, laga mam. Widzę właśnie. Też mi się wydaje, że on był tam na górze, więc chyba tam pójdziemy, co? No, a tam właśnie idę. Lecimy. O, tu stoją te koniki. Jak słodko. O ja, ale mi tu dawno nie było. O, twój cień posunął po ścianie. Dziwne. No. Ale tam lecisz z tą dynią. To moja przyjaciółka. Wiem. O, odkryłyśmy kawiarnię Fortu Pinta. Rodzina. Super. Znalazłam typa. Wiedziałam, że tu siedzi, pamiętam. Drzawi. Drzawi? No, tak. Powiedzmy. Chyba pobiegłam gdzie indziej. A tu na jest. Środkową to. Ja jakoś go minęłam. Ła! Co ty tu robisz? Wyszło szydło z worka, Cloud Me. Tak jest, my będziemy wrednymi szujami, zawsze będziemy tą opcję wybierać. Oszukuję? To chyba zbyt mocne stwierdzenie, nie sądzisz? Ferdinand nie płaci za przejażdżki z jego kojmie, a turyści za to, by mogli pojeździć. Wszyscy są zadowoleni. A w ogóle tu nie powinnaś słuchać burmistrza Pinata? Nie chcesz go zdenerwować. Gadające konie nie istnieją, tak. Co? To niedorzeczne. Burmistrz to gadający kucyk. Bez dwóch zdań. Zapytaj ludzi, którzy na niego głosowali, czyli ty. To po co ci ta krótkofalówka? To jak mogę powiedzieć wyborcom o tej krótkofalówce? To jest plan. To drugie oczywiście. Dobrze. Masz rację. Ale nie mów nikomu, bo będę skończony. Zaczęło się niewinnie. Założyłem kucykowi cylinder, włożyłem pod niego krótkofalówkę i tak narodził się Pinat. Chowałem się w krzakach, a kucyk rozmawiał z turystami. Wyszło fantastycznie. Wszyscy kochali Pinata. No i gdy w forcie Pinta były wybory, pomyślałem, że Pinat może startować, a ja zarobię fortunę na koszulkach z napisem głosuj na Pinata. Jak to głupio brzmi. To miał być żart. Nie myślałem, że kucyk wygra. A gdy już został burmistrzem, to miałem tylko jedno wyjście. Przyznać się do oszustwa. I oddać taką władzę? Zwariowałaś? Nie mogłem im powiedzieć, że to tylko zwykły kucyk. Nowo wybrany burmistrz Pinat mianował mnie na ministra turystyki. I on ma chyba rozdwojenie jaźni. Dzięki czemu tak. Mogłem sprawować władzę, podczas gdy Pinat hasał po stajniach i jadł siano, czy co tam kucyki jedzą. Jeśli chcesz, by tajemnica nie wyszła na jaw, anuluj mandaty Sindry. Tak. Dobrze, dobrze. Jeśli obiecasz, że nikomu nie powiesz o burmistrzu Pinacie, masz moje słowo. 5 minut później. Wow, jakie dynamiczne przejścia. Sindra. A, to ty byłaś, sorry. Zapomniałam. Proszę, burmistrzu Pinat, znowu coś narobiłam? Ej, co ona ma za animację dziwną? Chce się bić. Właśnie widzę. I to tak, z nami. Sindra. Źle cię osądziłem. Masz czyste serce i kochasz konie bardziej niż cokolwiek innego. Tak, to prawda. Misza! Z uwagi na twoje dobre serce mianuję cię ministrem koni. Od dziś będziesz zarządzała stajnią Fortu Pinta i kierowała tutejszymi wyścigami. To dla mnie zaszczyt, burmistrzu Pinat. Ministrem koni? Rany, Julek, niech to tylko dziewczyny się o tym dowiedzą. Taka posada nie istnieje, przykro mi.
Przecież on miałeś mandaty. Czyli wszyscy zadowoleni? Nie. Nie, ani trochę. Ciulu głupi. Dobra, ja chcę siąść na Madana. O, w sumie. Pan dodaje mi... Przepraszam za to nieporozumienie. Widzę, że jesteś bystrzejsza niż typowi turyści. Trytytka, bądźmy w kontakcie. Się udławiłam. Coś czuję, że razem zarobimy mnóstwo shillingów, a ten tylko o jednym. Działalność Fortu Pinta w dużej mierze opiera się na koniach. Skoro mamy Sindrę do pomocy, to czas udostępnić nowe konne zdjęcia. Mówię o prawdziwym wyścigu. Zajęcia. Zdjęcia. Nowe konne zajęcia. Ale miałam rozkminę, o co ci chodzi. Mówię o prawdziwym wyścigu. Takim, który pokaże całe piękno tego turystycznego miejsca. O wyścigu, który przyciągnie tłumy fanów, by kupowali moje koszulki po okazyjnej cenie. Nazwę swój wyścig malowniczą trasą Fortu Pinta. Nie ma lepszego sposobu, by zobaczyć pełni piękna Fortu Pinta. Gościu, powtarzasz się. Tor wyścigowy jest już gotowy. I czemu on jest takim Mickiewiczem? On tak rymuje, że to jest szok. Teraz musimy się dobrze rozreklamować. Oto plakaty prosto z drukarni. Dziwne, że wydał na nie pieniądze i wydrukował je w drukarni. Mogłoby się porozwieszać w okolicach? Mistrz, burmistrz miał darmówkę. A może. To Kucyk mu wydrukował. Tak. Mogłaby się porozwieszać w okolicach Placu Miejskiego. Reklama, dźwignią handlu. A dasz mi jakieś pieniądze za to może? Skoro już jestem robolem takim hardym. Nie, chciałoby się. No, chciałoby się, to fakt. Dlaczego rozwieszamy plakaty w Forcie Pinta? Nie wiem. Reklamujemy miejsce, będąc w tym miejscu. Czaisz? To tak jak... To tak jakby reklamować, nie wiem, wizir. No, jego opakowany. Mądre. O, co zabawne, głupie jest to, że tutaj trzeba powiesić dwa plakaty obok siebie. No, też pamiętam to. Głupie. No, ale co zrobić? To jest eso. Skoro lubią. Przynajmniej teraz idzie tu przejść, nie to co kiedyś, jak były te płotki dziwne, małe. Dobra, mamy to. Halo? Plakaty wyglądają świetnie. Niedługo jeźdźcy będą się ustawiali w kolejce do mojego nowego wyścigu. Wow, ale ty jesteś super. Karta pamięci. Robimy to zadanie, czy nie? A co? Ja nie wiem. Co to jest? Zostawmy go, ja nie chcę żadnych karty pamięci, bo on będzie na nas wymuszał, żeby mu zdjęcia robić. Idziemy do Rudego, chodź. Tak, chodźmy do Rudego. Musimy sobie odblokować. Ej, chodź weźmiemy podwózkę, co my się tam będziemy toczyć. Dobra. Chcemy odblokować koniecznie urodzajne hrabstwa, bo chcemy nowe konie, więc... Właściwie, jeśli wam się chce, to możecie nam pisać jakieś kreatywne propozycje, podobne do melona i banana na przykład. Które są bardzo kreatywne. Czyli mówiąc krótko, propozycje imion dla naszych koni. Bo wiadomo, że imiona dla naszych koni muszą być najsuper. Idziemy z buta czy podwózką? Nie mamy tam podwózki. Czy mamy? Mamy to w cyrku, nie? Tak, bo pojawił ostatnio to chodź. Jesteśmy za leniwe, żeby tam chodzić z buta, nie oszukujmy się. A, ej, patrz, są tylko cztery podwózki, jak to fajnie wygląda. Mówię. Ej, czemu my możemy jechać na zachodni przylądek? Właśnie zdziwiło mnie to. What the fuck?